I jak każdego roku początkiem sierpnia w gminie Jasienica odbywa się jasienicki żniwowanie. Tradycyjnie żniwowanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji drużyn biorących udział w konkursie. Powiatowy turniej rozpoczęły zawody w żnięciu sierpem. Następnie drużyny rywalizowały ze sobą w konkurencji koszenia kosą. Dużą wprawą musieli się również wykazać zawodnicy podczas młócenia cepem. Całość zawodów zakończyło klepanie kości. W amfiteatrze Drzewiarz odbywały się także warsztaty pieczenia chleba, podczas których chętni mieli okazję własnoręcznie wypiec zrobiony przez siebie bochen chleba. Myśmy swego czasu, no właśnie dziewczyny już tutaj z kółka, zresztą pani też jest z koła, tak? Z koła gospodyń, przyszły i nam opowiedziały w ogóle, jak to się smaruje jajem, boczek i kiełbasę i wszystko w środku i super. Myśmy, powiem wam szczerze, że nie odkryliśmy, nie znaleźliśmy tego przepisu, tylko zaczęliśmy sami wypiekać zwykłą kiełbasę w środku w pieczywie i potem spotkaliśmy Roberta Makłowicza, którym... I on właśnie powiedział... Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów były także turniej rycerski oraz gry i zabawy dla dzieci. Na scenie amfiteatru wystąpił zespół śpiewaczy z Czech oraz regionalny zespół dudowski. Thank you.
Oficjalnego podsumowania turnieju żnibowania i wręczenia nagród dokonał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Mamy możliwość podsumowania, pogratulowania, można powiedzieć pochylenia się nad wszystkimi, którzy startowali, że zechcieli ten słoneczny, piękny dzień pięknie wyglądać, pięknie kosić, młócić, a po skończonej konkurencji jeszcze pięknie się uśmiechać. I tak, Szanowni Państwo, przekażemy teraz podziękowanie za udział i rozpoczynamy od gminy Jaworze, w żniwowaniu w Jasienicy. Tak jak powiedziałem, zaśmy są razem. Podziękowanie za udział również dla gminy Łambinowice. Bardzo prosimy panią radną i panią członkę. Podziękowanie dla sołectwa Rudzica z gminy Jasienica. Podziękowanie dla sołectwa Iłownica. Podziękowanie dla sołectwa Bieszczęta. Podziękowanie dla sołectwa Rostropice. I podziękowanie dla sołectwa Jasienica, Tanaszo. Drodzy Państwo, i teraz chwila ciszy, to będzie specjalne, dość głośne, przyznam, podziękowanie. Wszyscy żyją, wszyscy słyszą. Dziękujemy. Parąbie Żywiecka. Szanowni Państwo, mamy nagrodę specjalną za prezentację drużyny w powiatowym turnieju żniwowania metodami tradycyjnymi na 5. jasienickim żniwowaniu w 2018 roku w gminie Jasienica, w sołectwie Jasienica, w amfiteatrze do przebudowania. A zdobył tą nagrodę kto? Niestety nie. Jaworze! Myślę, że te konie odstekli. Nie wiem, czy to zjedzą. Szanowni Państwo, przechodzimy do poszczególnych kategorii i mamy rzęcie sierpem. I zaczynamy od trzeciego miejsca. Rudzica. To są pisie, no wy wahacie się, czy co? Drugie miejsce, jak myślicie, kto? A drugie miejsce, Jasienica. Pierwszy raz miał sierpa, ale jakiego? I pierwsze miejsce, Szanowni Państwo, kto? Łambinowice? Niestety nie. Iłownica. Tak komisja zdecydowała i na tym się dyskusja kończy. I mamy koszenie kosą. Szanowni Państwo. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, ale darmo. Rudzica nie chce trzeciego. Jasienica. No to idźmy tym tropem, panie wójcie. Kto chciałby zająć miejsce drugie? Kto drugie?
Drugie miejsce gmina Jaworze. I mówią, że za dużo tych nagród dostaną, no możecie nie brać. I pierwsze miejsce, jak myślicie, kto mógł zdobyć pierwsze miejsce w tej kategorii? No rodzica. No. Nie ma to tamto. Szanowni Państwo, i teraz kategoria młodzienie cepem. Trzecie miejsce. Kto? Jaworze. Drugie miejsce w tej kategorii kto? Iłownica. I pierwsze miejsce, no Jasienica, no tak. Gratuluję panie burmistrzowie. To już jest aż nudne, nie? Jak pan tak wychodzi. I mamy klepanie kosy. I proszę Państwa, trzecie miejsce. Tak sobie próbuję uświadomić, kto tam był. Trzecie miejsce. Roztropice. I tak, Szanowni Państwo, 46 punktów, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i zarazem tytuł brązowego żniwiarza otrzymuje chłopek w kapeluszu, Rudzica. Ale jak sobie będziecie na drabinę, to też tym można obcinać gałęzie. Szanowni Państwo, drugie miejsce. 47 punktów. O jeden punkt więcej. We wszystkich poszczególnych konkurencjach. I tytuł srebrnego żniwiarza. W kategorii generalnej żniwowania 2018 roku w Jasienicy zdobywa kto? Jaworze. Iłownica. I Szanowni Państwo, 53 punkty w poszczególnych kategoriach i tytuł złotego żniwiarza w kategorii tej generalnej w jasienickim żniwowaniu 2018 zdobywa kto? No Jasienica. Pierwsze miejsce na Jasienicy. Myślę, że piąte jasienickie żniwowanie i na tym sołectwo Jasienica kończy udział w tej konkurencjach i w tym zmaganiu, bo pan Bronisław Szagot jest przemęczony w odbieraniu nagród. Zaczniemy doić. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy się są tak zaskoczeni, czy tak zdenerwowani. Ani nie klaskocie, ani nic. Imprezę zakończył występ Mariusza Kalagi oraz zabawa taneczna z zespołem Secret Duo. Nie zapomnę go, bo na tym się rozwija.
cały rok. Hey! Dziś oczy twe spoglądam i nadal widzę w nich ten blask, co onieśmielił i ukradł serce mi. Natura zgiwie ziórze, każdy dostać się może. Przysień cały gorący, póki na niebie słońce. A radio nasze nam komentuje, żyje to słońce, nam przyjotuje. Hej, panie speaker, słońce 40 nasze jezioro wszystkich pomieści. Natura zginie ziorze, każdy poznać się może. Życie całe gorący, póki na niebie słońce. Natura zginie ziorze, każdy poznać się może. Życie całe gorący.